Cześć wszystkim z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed Black Flag. Akurat zauważyłam, że mamy maksymalną ilość płótna, trzeba coś z tym zrobić. Okej. Okay. To tak na wstępie. I kontynuujemy naszą przygodę znowu z tym nieszczęsnym podsłuchiwaniem tej rozmowy. Nie wiem, czy mi się to uda. Słuchajcie, czy oni mnie zauważą? Zauważyli. Dobra, zwracam na ciebie zbyt dużą uwagę. Ja myślę, że po prostu powinniśmy tutaj wskoczyć chyba na dach tego, tej, nie wiem czego. Tej stodoły? Chyba musimy tam wskoczyć na dach, słuchajcie. Tak, wejdziemy sobie tu na górę. To jest jakaś... Kurde! I jeszcze raz. Ja będę to, słuchajcie, będę to robić chyba 10 tysięcy razy. Nienawidzę tego podsłuchiwania. Nienawidzę podsłuchiwania, kiedy... jest tutaj tyle... przeszkód. Tyle tutaj strażników. Dobra, dawaj. Muszę się pospieszyć. Tak. Ale teraz powolutku. No. Dobra. Słuchajcie, teraz chyba na... Kurde! Słuchajcie, nie wiem, jak to zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. Czekajcie. No dobrze, no ale co dalej? Ja pierdzielę! Hu. Jeszcze mnie tu widzą. No chyba tędy musimy iść. Ja teraz powinnam przebiec w drugą stronę. Remind me, where in Africa are we looking? Principe, sir, a small island. We've sent two of our best men, Burgess and Cochrane. Privateers with fast ships and firm hearts. Edward Kenway! Imagine my surprise at seeing your jackdaw anchored there. Have you heard all you came to hear? Will you now rescue the sage from our clutching hands? A pox on you, traitor! You sold us downriver. Because I found a better path. The Templars know order, discipline, structure. But you never could fathom these subtleties. Goodbye, old friend. You were a soldier once, when you fought for something real. Something beyond yourself. Okej. Opuść ten obszar i ukryj się. No spoko. Okej. Yeah, got a clear shot.
Dobra, udało się. I mamy nawet na 100%, moi drodzy. Pięknie. Co dalej w takim bądź razie? Gdzie mamy kolejne główne zadania? Aż tutaj. No dobrze. W takim razie, słuchajcie, szybka podróż na morze. I stamtąd do celu. Dobra. A czy tutaj będzie humbug, czy co to jest? Humbug. Słuchajcie, czy ja wam mogę pokazać polowanie na humbaka? Mogę wam pokazać, prawda? I tak też zrobię. O, jaki ładny. Zobaczycie, jak jest wielki. Bo chyba przy was zdołałam, pamiętam... Zdołałam upolować rekina, ale nie humbaka. Let's get started. That's it, lads. Steady. See that, lads? Generalnie humbaki są wielkie, więc ciężko jest w nich nie trafić. See that, lads? Got it. Jakoś to idzie. Czekajcie, on się skitrał? Nie. Gotcha. Teraz nam zerwał linkę. Patience, patience. On tutaj się zaraz, zobaczcie, tu wyskoczy. No i mamy go. Dawaj, dawaj. O! Hej, hej, jak tak bokiem, słuchajcie, płynie, to jest ciężko. Znowu nam się zerwał z linki. Zaraz powinniśmy go widzieć. Czy tu? Gdzie on jest? A tam jest. On będzie płynął prosto na nas. Hold fast! Dobra. Off we go! Dawać go. He's a monster! Ale wielki. Dobra, płyniemy do głównego zadania. Oh, widzę, że chyba będziemy musieli się jeszcze przy okazji zająć tutaj panami. Bo niestety... Oj, panowie. Nie robię im nawet abordażu, bo to nie ma sensu, bo zbieramy sobie ich załogę i połowę matsów. Jeszcze jedna skrzynka chyba była, tak? No. Dobra. Płyniemy sobie tam. Tam mamy główne zadanie. Ja bym sobie w ogóle to zadanie, słuchajcie, zaznaczyła. O co chodzi z tą R-ką?
Odkryłeś to wydarzenie? Co to jest? Nie wiem. Misja główna. Bardzo daleko to jest. Okej, kochani, myślę, że spotkamy się na miejscu, więc zaraz do was wracamy. Okej, moi drodzy, zbliżamy się do celu. Ciągle mnie to zastanawia, czy tam nic nie ma. Nie ma żadnego statku, chyba że my po prostu wylądujemy gdzieś w jakimś... O nie. What's our course, Captain? Winter Bay, Quartermaster. We're sailing for the coast of Africa. Czyli jesteśmy na terenach Afryki. No dobrze. Aha, tutaj nie mogę sobie pomniejszać i zwiększać mapę. No dobra. No ale co dalej? Bo ja tutaj nie widzę żadnego głównego zadania. Wiecie, jakie my mamy zadanie? Bo ja nie. O, zatop. Zatop pokręty wroga. No dobrze. O, ale szkoda dla nich w ogóle, słuchajcie, moździerza. Słuchajcie, czekajcie. No i już. A, bo na tym statku ma być mędrzec. No okej. Okay. Nie, nie na tym statku. Myślałam. Czekajcie. Pozbieramy sobie... tam musimy lecieć. Dobra. Pozbieramy sobie tutaj, co oni pozostawiali. Trochę załogi, trochę ekwipunku. Dobra. Płyniemy sobie na wysepkę. Dobra. To lecimy. Nie uzupełniłam sobie, słuchajcie, amunicji. Szkoda. O, najpierw, przede wszystkim punkt... No, dawaj tu. Punkt kontrolny. Okay. Tu jest jakaś skrzynka po drodze. No to jak już, słuchajcie, jesteśmy praktycznie no vis-a-vis koło skrzynki, to możemy sobie ją na nagraniu otworzyć. Natomiast lecimy sobie tam, gdzie wskazuje nam zielona kropka. Jest ich tu trochę, co? Hmm.
Niech się pobiją. No i pięknie. Słuchajcie, przeszukam sobie ich, bo chciałabym tutaj... kurde, bombę. Ja nie używam bomb w ogóle. Nie wiem, czy zauważyliście w mojej rozgrywce. Rzadko kiedy używam bomb. Natomiast chciałabym inną, słuchajcie, amunicję tutaj, żeby mi... O, dorzucili. Przekazać sobie, może weźmiemy ten fragment. Właśnie. Ale potrafisz przeskoczyć na tą gałąź, czy masz problem z tym? Gdzie tu jest skrzynka? Słuchajcie, jestem ślepa. A, jest tu skrzynka, dobra. No. Dobra. Tam coś jest. O, proszę pana, zestrzelimy pana. Captain Kenway. Yet another dire situation, Roberts. We really must stop meeting like this. Stop tailing me and your wish had come true. There's no need for this. You know I'm as good as my word. Our Captain Howell was killed today in a Portuguese ambush. Headstrong fool. I warned him not to go ashore. It was orchestrated by the Templars, Burgess and Cochrane. The same sort that took you to Havana. Ah. I see now there is no escaping the Templars' attention, is there? I suppose it is time to fight back. I do like the sound of that. And I know just how I'll do it. But these men, Burgess and Cochrane, they cannot be allowed to leave with word of my escape. They won't. Count on it. If you spot any men from my crew, do them some kindness and send them here. I'll do all I can. Słuchajcie, wiem, że zabiłam tą małpę, która nadal żyje, okej. Co tam są za cele dodatkowe? Pokazać mi. A tam chyba leży jednak ta druga. Nie, nie chciałam tab. Chciałam zobaczyć za cele dodatkowe. Zabij Cochrane i Barka ze względu na podwójne zabójstwo i uwolnij piratów. No dobrze. I tak tego nie zrobię. Dobra. Lecimy. Gdzie? A, tędy. Czy tu jeszcze ktoś jest? Tu na zewnątrz, poza tym i tutaj, to nie. Wiecie co, to mi się może przydać. No chodź tu. Nie słyszysz tego, jak gwizdam? Serio? Aż tak ci poszło na uszy. Dobra. Tego mamy. Chodź tu, chodź tu. Tutaj.
tutaj jest tam jeszcze jeden. W zasadzie to dwóch. No wskoczysz tu, głupi! Lol. To było dobre. Nie. Już myślałam. Oni sobie stąd pójdą, prawda? Tak. Tamci też sobie poszli. I właśnie się tak zastanawiam. Dobrze. Tak trochę powiem wam, że robię to na pochybel. Dobra, tam mamy punkt widokowy i chciałabym o ten punkt widokowy zahaczyć. Bardzo, bardzo chętnie. Jak to zrobić, słuchajcie, że nas nikt nie tutaj nie przyczaił się. Dobra, teraz musimy sobie odpuścić przez chwilę. Panowie, muszę zawrócić. Idziemy po punkt widokowy. Priorytetowo. Mamy dwóch, tu dwóch. A punkt widokowy? Gdzie ten punkt? Słuchajcie, bo nie wiem. Myślałam, że tutaj. Aha, tam, dobra, już widzę. Dobra. Tam chyba. Ale to my tu, słuchajcie, musimy wyrżnąć wszystkich. Ale jazda. Słuchajcie, ja tu muszę wskoczyć. Niech oni sobie tu do mnie wskakują. Tam muszę załatwić tych piratów. Znaczy się uwolnić piratów w sensie. Dlaczego nie trafiłam? Ci tutaj na dole to mają zamiar się tu wspiąć na mnie. Oh!
Dobra. Jakoś to poszło. A tam naprzeciwko są panowie, które... Ale tutaj jest ten punkt widokowy, to czekajcie jeszcze, zanim tam pójdziemy uratować tych piratów. No, ale wejrzysz tu wskoczysz, chłopie, naprawdę, serio, taki masz problem. No. Tu jest ten punkt widokowy. I zawsze, słuchajcie, będziemy mogli sobie od tego miejsca tutaj zacząć. Trójka to są? Tak, trójka. Dobra. Tych panów tutaj załatwiamy. Uwalniamy piratów naszych. Ziomków. Dobra. To lecimy dalej. Czy ja tutaj z tego punktu widokowego mogę zeskoczyć sobie w dół? Bo obawiam się, że nie. Mogę. Do sianka. No i dobra. Szybka akcja. Nie ma co się zastanawiać. Tutaj gdzieś będą nasze cele. Jeszcze raz sobie raz przypomnę, co należy zrobić. Podwójne zabójstwo. No dobrze. Jeszcze przydałoby się dwóch piratów uratować, ale za bardzo ich tu nie widzę. Może na mapie bym zobaczyła. A, oni byli wcześniej. Dobra, to tutaj już nic nie wspieramy. Może byśmy sobie tutaj tyłem? Tu nie ma, tu nie ma. Tu jest skrzynka. Mamy dwóch mośków. Tego moglibyśmy uspać. Tego możemy po prostu zarżnąć. Właśnie. Dobra. Weźmy sobie tą skrzynkę. Musimy zabić tych... Chciałam powiedzieć snajperów, ale z nich tacy snajperzy, że... Nie tędy, nie tędy. Wejrzysz, puść się! Puść! No ja nie wierzę, dlaczego on nie chce wejść tędy? No puść! Przyjdź tu, muszę go zabić, bo się inaczej nie da. Nie rozumiem tego, dlaczego on nie chce normalnie... Nie, on nie wejdzie tam normalnie, on musi po swojemu... Dobra.
Nie chciałam w ten sposób tego zrobić, ale okej. Dobra. Tu nie ma naszych celów. Tu też nie ma naszych celów. To gdzie oni są? Tam też nie. Gdzie te nasze cele? Oni powinni może być tam na statku. Słuchajcie. Tu u góry? Gdzie jest ten? Aha, tam jest. Tu muszę wejść na górę. Ja się zastanawiam, co on, słuchajcie, robi. Dobra. Naszych celów jak nie ma, tak nie ma. Za chwilę wyrżnę wszystkich. No ale nie, bo on tu pokazuje zielone... Słuchajcie, mam. Już byliśmy tutaj wcześniej, natomiast zmylił mnie ten zielony okrąg, w którym miałam poszukiwania zawęzić. Jakie mamy ich zabić? Podwójne zabójstwo wykonać? Zastanawia mnie to. Cel ucieka? Aha, spoko. You've done us good, Kenway. Proved yourself a true bravo. And for what? His own bloody pride. You stepped in the path of my prize. Not a thing a man should do. A cocksure, Cully. Just like Hornigold said. That Templar scab means nothing to me. None of you do. And you're worse for it, Kenway. It were the Templars who took us in when all else went to shit. Not our king. Not our country. The Templars. The Templars is our family. Where's yours? In honest service, there are thin commons, no wages. Yet, as gentlemen of fortune, we enjoy plenty and satisfaction, pleasure and ease, liberty and power. So what man with a sensible mind would choose the former life, when the only hazard we pirates run is a sour look from those without strength or splendor? Now, I have been among you 6 weeks, and in that time, I have adopted your outlook as my own.
and with so fierce a conviction that it may frighten you to see your passions reflected from me in so stark a light. But if it's a captain you see in me now, I then, I'll be your bloody captain. Yeah! For I have dipped my hands in muddied waters, and, withdrawing them, find 'tis better to be a commander than a common man. Oh. You fatten with your resistance. I'm looking for the observatory. Folks say you're the only man that can find it. Folks are correct. Despite my distaste for your eagerness, I see in you a touch of untested genius. I'm Bartholomew Roberts. Edward. I've no secrets to share with you now. But if you'll lend me your aid, in 2 months' time, west of the Leeward Islands, well, it's there you'll get some answers, I promise you. Funny that. With scurvy, the fix is more pleasant than the cause. When you catch a dose from a horn, must treat it with quicksilver. You're fonder of getting the disease than you are of curing it. Something biting at you. Oh, all men desire to live by a code or a creed, yes? Yet when pressed, most defer to their instincts rather than the laws that bind. What is the appeal of a creed if it does not yoke all men to like behavior? Might make a man feel like he belongs to something. What's your answer? Ah, that all men are sheep. That an old wolf like me deserves every ounce of blood he draws. Sail to this location. Bring only those you trust. Okej, moi drodzy. Myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Cześć!